Internat Polkowie przy ulicy Mickiewicza. Są jakieś prace wykonywane, widzimy budowlańców, dużo się dzieje. Co to za inwestycja? Oj, dzieje się bardzo dużo. W wydzielonym budynku na pierwszej kondygnacji powstaje nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 14 wychowanków, którzy obecnie przebywają w domu dziecka w Kaczorowie. Dzieci zostaną po prostu przeprowadzone z Kaczorowa tutaj, dlatego remontujemy od podstaw, poczynając od wymiany instalacji, po wymianę okien, nowe tynki, podłogi, także remont generalny, który trwa już 3 tygodnie, ale efekty są widoczne bardzo szybko, także co przyjeżdżamy na tą placówkę, to te efekty widać gołym okiem i z tego bardzo się cieszymy. Kiedy planowane otwarcie? Kiedy pierwsi podopieczni tutaj zagoszczą? Zakończenie inwestycji tego remontu, takiego najważniejszego, planujemy do końca roku. Natomiast następnym krokiem będzie umeblowanie wszystkich pokoi, ponieważ jest tutaj do zagospodarowania 14 pomieszczeń. Będzie 5 pokoi dla dzieci, będą to pokoje 3-osobowe dla rodzeństwa, 2-osobowe, być może będzie też pokój 1-osobowy, w zależności od potrzeb. Dzieci się już, przyznam szczerze, nie mogą doczekać. Rozplanowują, kto z kim będzie dzielił pokój, jak te pokoje mają wyglądać. Wybierają już powoli meble, dlatego to wszystko dopiero przed nami. Miejmy nadzieję, że na ferie lub po feriach, bo teraz te ferie są w przyspieszonym terminie, wcześniej planowaliśmy tą przeprowadzkę na luty, ale być może się uda też w tym terminie. Będziemy to robić na pewno jak najszybciej, tak żeby dzieci już mogły się wprowadzać. Dzieci się nie mogą doczekać i my również się nie możemy doczekać. My jako zarząd powiatu, oczywiście cała dyrekcja i wychowawcy placówki.